i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkiemu czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość. Uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich. Nowego, dojrzałego znaczenia. Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już tu na ziemi. Podpiszemy moją i waszą ofiarę i Bóg Ojcze Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Pan z wami. Bogiem serca. Panie Ojcze Niebieski Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem. I chwalę Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Za waszą ciężką pracę, za wasz trud, za nasz wysiłek, który składacie każdego dnia, aby nikomu z nas nie zabrakło na stole chleba, którym przed chwilą się dzieliliśmy. Za to serdecznie dziękujemy. Jest list skierowany od pana wojewody lubelskiego. Szanowni księżna, szanowni państwo, nauczycielska droga zawodowa rozpoczęła się w szkole podstawowej w Osinach. Wśród państwa widzę koleżanki i kolegów swoich uczniów, których serdecznie pozdrawiam. Moje życie osobiste także jest związane z mieszkańcami ziemi Rzeszyńska. Wszystkim państwu życzę rozmowy w sprawach ważnych. Dlatego wraz z wyrazami uznania całorocznych tych pracy przyjmijcie państwo zapewnienie o trosce polskiego rządu, o polską wieś i wszystkich, którzy z pracą na roli związali swój los. Być może słyszeli lub słyszą państwo opinię, jakoby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie interesował się rodzinną wsią. Warto w związku z tym przypomnieć, że żaden dotychczasowy rząd nie przeznaczył tak dużego wsparcia dla rolników. Palący 4 lata. Myślicie państwo wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego i działania konieczne dla rozwoju polskiej wsi. Jakie starosta! Jak najszybciej przyniosły Film lepiej wychodzi niż tego, niż zdjęcia, bo pogoda. Zapraszam osoby wręczające nagrody uczestnikom.